Maetaman Elephant Camp lub inaczej Szkoła Słoni w pobliżu Chiang Mai oferuje turystom oprócz arcyciekawej rewi tych zwierząt trzy atrakcje. Są nimi przejazd dwukółką zaprzężoną w bawoły, jazdę na słoniach po dżungli i spływ na bambusowych tratwach wzdłuż rzeki Maetang. Najpierw była jazda na bryczkach ciągnionych przez bawoły. Czteroosobowe dwukółki zaprzężone w dwa bawoły podjeżdżały kolejno do rampy, z której łatwo się do nich wchodziło. Bryczką trzęsło niemiłosiernie. Wieśniaczki pracują przy zbiorze trzciny cukrowej, pewnie na paszę dla bydła. Ruch na tej wiejskiej drodze jest spory, bo poruszają się po niej i bryczki, i słonie. Na przydrożnych ambonach o wysokości słonia oferowane są wiązki z pokarmem dla nich. Jedziemy kawałek polną drogą, gdzie czekają już na nas słonie. Dobrze, że jazda się powoli kończy, bo dwukółki trzęsą się coraz bardziej. Tu nastąpiła przesiadka na słonie już po dwie osoby na jednym. Tym razem naszym pojazdem nie trzęsło, lecz kołysało i to dość mocno. Jedynie amplituda i częstotliwość kołysań wyraźnie się zwiększyły w porównaniu z bryczkami. Trasa powrotna do obozu słoni odbywała się po tej samej drodze co bryczkami. Niektóre bawoły już odpoczywały w oczekiwaniu na nowych amatorów przejażdżki. Mimo moich najszczerszych chęci kamery nie można było utrzymać ani w poziomie, ani w pionie. Przekraczamy rzekę Maetang, kierując się do dżungli na drugim brzegu. Na wąskiej ścieżce trudno się minąć, więc czasami trzeba chwilę poczekać. Czasami słoń, pewnie na znak opiekuna, zatrzymuje się przy ambonie z bananami i rusza dopiero po otrzymaniu nowej porcji pokarmu. Powoli zamyka się pętla naszej krótkiej podróży na słoniu po kawałku tajskiej dżungli. Po przekroczeniu rzeki czeka nas jeszcze jedna nowa atrakcja. Spływ bambusowymi tratwami wzdłuż rzeki, skąd zabierze nas już autokar. Na murze zauważyłem intrygujący skrót. Czyżby tajskie logo naszego malucha? Udajemy się na miejsce, skąd wypłyną nasze tratwy. Teren obozu dla słoni wszędzie otacza bujna zieleń. Na tratwy musimy jeszcze trochę poczekać, gdyż transportowane są ciężarówkami z punktu docelowego.
jest okazja popatrzeć na to, co dzieje się na rzece. No, za chwilę będzie, ale nie. Siku robi teraz. Wreszcie nadjechały tratwy. Ciężarówki są przystosowane do samowyładunku i po chwili pierwsza tratwa ląduje w rzece. Wkrótce pierwsza tratwa z naszej grupy odbija od brzegu, a po niej kolejne. Tratwy zabierają po 6 pasażerów. Cztery osoby wsiadają do ostatniej tratwy. A teraz oddajmy głos przyrodzie. Rzeka raz płynie wartkim nurtem na zwężeniach, innym razem rozlewa się szerzej i tratwa znacznie zwalnia. Tu do rzeki wpada jakiś niewielki, ale rwący górski strumień. Słoń na brzegu pałaszuje soczystą zieleń, która w tym klimacie szybko odrasta. Na brzegach rzeki znajduje się kilka takich szkół słoni, stąd ambony w dżungli i słonie z turystami. Spływ się powoli kończy i chyba wszyscy byli zadowoleni z takiej formy aktywnego wypoczynku, jaki przygotowano nam w obozie Maetaman. My filmujemy i nas filmują. Może gdzieś w Chinach ktoś nas teraz ogląda?